Witam na moim kanale. Dziś wróżba codzienna. Zobaczymy, co ciekawego wyjdzie. Skarty potasujemy porządnie i zaczynamy. O, coś poskacze. Skoncentrujmy się jeszcze raz. I jeszcze raz chwileczkę potasuję. Karty często mówią, dają znać, czy to wystarczy, czy możemy, czy jeszcze potasować chwilę. Zawsze to jest jakieś takie odczucie. Dobrze. Teraz już na pewno starczy, więc rozkładamy lewą rękę na trzy kółki. Ustawiłem dzisiaj troszeczkę inny układ na dzień codzienny. Będzie troszeczkę większy. Ok. Więc po kolei. Co nam będzie przeszkadzać? No tutaj są jakieś sprawy finansowe, bo tutaj jest odwrócona siódemka monet, czyli jakieś sprawy finansowe będą nam coś bruździć. Tutaj są prawdopodobnie jakieś problemy z jakimś partnerem, z jakimś układem, czy kimś biznesowym, czy jakimś towarzyszem, który coś nam będzie bruździł w finansach. Jeśli chodzi o uczucia, no jest tutaj odwrócony cesarz, czyli nie przepasujemy czegoś z kimś bliskim w uczuciach, coś nie do końca, brak nam władzy, brak nam siły do działania. Za to jeśli chodzi o pieniądze, no to też tutaj jest to, o czym, to co nam będzie przeszkadzać, bo to jest dwójka monet, ona też mówi o jakiejś wspólnocie i tutaj ktoś nam coś, nie dogadaliśmy się z kimś finansowo i szukamy jakiejś drugiej osoby, która mogłaby nas pomóc w czymś, w takich sprawach interesowych, materialnych, finansowych, związanych z działaniem. I tutaj przez cały czas tej osoby będziemy szukać. Dzisiaj się tak na szybko jej się nie uda znaleźć, ale jeżeli będziemy ją szukać, na pewno znajdziemy ją za jakiś czas. Za to świetnie, jeśli chodzi o uczucia, bo tutaj jest paź, giermek, kielichów. To jest ktoś młody, kto idzie z sercem na dłoni. Często to są młode osoby, często może nie do końca dojrzałe, ale one dają dużo takiego uroku, ponieważ tutaj ta karta przedstawia jakiegoś faceta, który jest bardzo ciekawy świata, bardzo, bardzo taki chętny do uczuć, bardzo taki miły, sympatyczny, może troszeczkę marzycielski. I kogoś takiego spotkamy na naszej drodze. Może nie jest to partner do interesów, ale na pewno jest to ktoś, kto nam to życie uprzyjemni. Jeśli chodzi o zdrowie, też nieźle, bo tutaj jest król monet. Mogłaby ta karta wypaść na finansach, bo wtedy byłoby dużo lepiej, bo ona oznacza, to jest ostatnia karta w ogóle stali, ona oznacza taką pełnię, dokończenie dzieła, cieszenie się z tego, co się ma. I tutaj, jeśli chodzi o zdrowie, to jest taka fajna karta, bo ona oznacza zakończenie jakichś problemów. Kiedy człowiek cieszy się z tego, co jest, kiedy jest taki... taka radość, takie poczucie, że wszystko jest dobrze. A w samym środku, co tu jest ciekawego, jest tutaj piątka monet, ale odwrócona. Więc kończą się te problemy finansowe. Ona często oznacza jakąś pracę, działanie. W normalnej pozycji często oznacza też bezrobocie, ale tutaj to jest odwrócona, czyli kończy się jakiś taki zły okres finansowy. Jakby zaczynało się i idzie ku dobremu. I żeby szło ku dobremu, tego Wam życzę. Zapraszam na mój kanał.